Hej, 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 moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro. Wiecie, tak sobie tutaj stoję na tym awku, bo kontynuuję oczywiście poprzedni odcinek i tak sobie patrzę na te slimy, co one tutaj robią. One sobie fajnie do dziurek wchodzą. Nie wiem, czy widzicie to w tej chwili. Jedne się kąpią, drugie sobie chodzą, trzecie sobie latają. No świetne. Normalnie życie slimów. Życie slimów in life. Dobra, ale bez zbędnych ceregieli idziemy na... O kurwa, boss. O kurde. O ty gnoju. Ten był dosyć easy, powiem szczerze. Amulet natychmiastowej śmierci. Co to daje? Co to daje? Amulet, amulet. Ajej, to jest chyba to, co myślę. Nawet nie wiem. Musimy to najpierw wziąć. O! Co mi tutaj się stało? Amulet natychmiastowej śmierci. Ten amulet czasem nasyca swą mocą ataki, pozwalając na natychmiastowe zabicie wroga. Tylko czy to jest amulet, który... Tak? Pytanie, czy to jest amulet, który znika po śmierci, bo jeżeli znika po śmierci, to jest chujowy jak baszcz. Dobra, poziom trzeci. Poziom trzeci chyba. Ale tak szczerze powiedziawszy, nie przypominam sobie, żebyśmy my zabili bossa na poziomie pierwszym. Cholerne fungusy. Dobra, siadło. Bez żadnego ostrzeżenia, gnój jeden, no. Nie lubię tych grzybów. Naprawdę ich nie trawię. One nie są wcale trudne, ale są irytujące. Te grzyby są irytujące, nic więcej. Soczewki szły po stówie, nie opłaca się w ogóle tego brać. To też się nie opłaca w ogóle tego brać. Czaszka potwora. To na pewno sobie wstawię tutaj. Świetnie, Shiro. To sobie oczywiście zabieramy. To jest nam potrzebny przedmiot. Tak jak poprzednio. Mało życia. Mało potek. Trzeba uważać. I się przygotować na... Na bardziej oszczędne granie. Och, kurde, ale żebym to zwalił. O, żebym to zwalił. Ten sobie oczywiście coś tam rozpyla. Cholernik jeden, ale on fajne przedmioty wyrzuca. On bardzo fajne przedmioty wyrzuca. Tego nie bierzemy. Patyk za 6, to sobie nawet dupy nie zawracamy tym. Tego też nie biorę na razie. Póki nie muszę. Monetki. W jakiej to musi być? W górnej lub dolnej części torby. Możemy to zrobić w ten sposób. Nie przeszkadza mi to ani trochę. Mówię, bardzo bym chciał jednak tutaj... Chciałbym tutaj znaleźć kolejne pięterko, żeby sobie zrobić skrót już do trzeciego przejścia. Nie wiem, jak długie te lochy są. No, ewidentnie z nich naprawdę bardzo fajne przedmioty wypadają. O kurde, czołg. O, a wywaliło. Ja cię kurde zaraz walnę. No to musimy niestety zostawić. No, peszek, bo peszek, ale musimy. Na razie bierzemy ten złom. Jest boss, znaczy boss, jest przejście chyba. Do bossa. No nie, tak to my się bawić nie będziemy, przyjacielu. Nie uciekaj mi tak daleko. No da, jeszcze kurwa wejść na środek tam. Jeszcze tam wejść kurwa w środek. No da, to ty spadnij. O Jezu, co za cyp. Dobra. Tutaj znajdziemy teraz przejście. Nie znajdziemy przejścia, naprawdę, tylko do drugiego poziomu jest... To jest bez sensu.
Przecież to jest bez sensu. Przynieś więcej. Tam sobie przynieś więcej. Zastanawiam, czy my właśnie nie lepiej byśmy zrobili to wszystko. 80 tysięcy. To nie zostaje tutaj, z tego co pamiętam. To chyba nie zostaje. Ale wiecie co? Tak sobie myślę. Ja bym to jednak może wydropował. Nie, wydropować tego chyba tego nie możemy nawet. Wydropować my chyba tego nie możemy. Nie są tam. No dobra, spróbujemy tego bossa. Mam nadzieję, że nam się uda. Mam nadzieję, że nam się uda. No, dwie potki nam zostały. To nie jest dużo. To nie jest dużo, a trzeci poziom jest, no jednak jakby nie patrzeć, mocniejszy. Loch podróżnika numer 4. Nie sądziłem, że to tak będzie wyglądać. Ty, owieczko, owieczko, uspokój się. Proszę mi tak nie robić. Umarł, umarł. No i to mnie właśnie niestety... Niestety mnie to przeraża. Dobra, umarł, umarł. Świetnie. Dobra, ten też umarł. Sorry, że tak teraz się mniej troszeczkę odzywam, ale staram się skupić, żeby tego nie spartolić. Bo ja tak potrafię. Ja jednak spartolić potrafię. Dobra. Kto umarł, ten nie żyje. No tak, od razu weź jeszcze tam porozpylaj to, co? Zresztą, a co ja się będę z tobą bawił? Nie chcesz się bawić w ten sposób, to się pobawimy w ten. Pierwszy raz użyłem łuku w sumie i to nawet mądrze. Bo nie próbowałem go zabijać, tylko od razu po prostu się wpieprzyłem i wyskoczyłem. Dobra. Kolejne itemaski. Te śmieci nam się chyba nie przydadzą. Te książki. Właśnie, czemu my tych książek nie możemy zestakować? Czy one mają prawie, że ten sam debuff. To jest trochę głupie. To kosztuje 1870, to możemy sprzedać na luzie. To nie wiadomo ile kosztuje. Ej, ale właśnie, bo ja tu mam przecież rozpiskę. Czemu ja tej rozpiski nie używam? Ja masz se kliknąć. Dobra, co to było? Pradawny wolumin. 19, prawie 20 tysięcy. Wymiarowe śmieci 12500, no to jest różnica diametralna, szczerze powiedziawszy. Widzicie, że to chcę. I wymiarowe śmieci. Ile to kosztuje? 2700, no to bez porównania. Wolę wymiarowe śmieci. Ej, wracaj. To musi być w której? W dolnej lub w górnej, tak? To możemy tak. To musi być w którym? W prawej lub w lewej? Ty kurde faja, no. Dobra, to wywalimy tu. Ujkę sobie wezmę, bo wydaje mi się, że są bardziej wartościowe przedmioty. Aczkolwiek mogę się mylić, oczywiście. Dobra. Pokazało nam, co to było przez sekundę. I było to coś w miarę okej. Ja w ogóle sobie zużyję te dwie potki. Wezmę sobie tą jedną. Au. Dobra. Ale kurde, ile straciliśmy HP.
Ile straciliśmy HP-ków? Czy te kamyczki były coś warte? Jakiś rok. Ach, huk, nie wiem. O! Jest kolejny shop. Shop bracz. Muszę tylko to przeżyć. Nie, no pewnie, jasne, spoko, rozumiem. Bardzo to było miłe, że typ zamiast po prostu umrzeć, to sobie kurde przeleciał. O, tak jak teraz. No, bardzo miłe, nie powiem. Propsuję. 175 punktów. No tylko tak, pójdziemy w lewo, nie trafimy. O dziwo, i tak trafiliśmy. Dziennik poszukiwacza 30. Nadeszły najtrudniejsze dni. Zostało niewiele żywności. Statek zniknął. Nie ma dostępnych punktów zbiorczych. Żadnych wieści od moich towarzyszy. Zagubiony między wymiarami. Przykre. Teleportuj się. To znowu ty. Projekty i broń? Nic. Fotki. To znowu ty. Skrót poziom 4 za 240 tysięcy i 120 szlamu. No jak najbardziej. Przyjemnością. Co ja ci mogę dać przeklętego, co nie jest mi aż tak potrzebne i jest w miarę tanie? Kurde, nie wiem. Musi być to przeklęte, tak? Mogę ci dać dwa takie? No niezbyt. Mogę ci dać jeden taki. Dobra, damy ci to, co mi tam. Wiem, że to jest potrzebne, ale... Czwarte piętro, skrót zrobiony. Świetnie. Czyli w teorii teraz możemy się teleportować, a nawet nie. Wiecie dlaczego? Bo ja sobie tu jeszcze poogarniam przedmioty, bo mogę. Jeden przedmiot w sumie też. To była książka, luz, nie boli mnie to, wolę sobie wziąć te i te maski. Ty potrzebujesz w jakiej części? Lewej lub prawej? Lewej lub prawej? Odblokowano. Nie rozumiem trochę, na czym to polega. Kurwa, no nie mówcie, że dopiero się o tym teraz dowiedziałem. Ale jestem głupi. Właśnie się dowiedziałem, jak ściągać klątwy. Klątwa neutralizuje klątwę, ale nie każda. Nie każda klątwa zdejmuje klątwę. Nie rozumiem trochę. Trochę tego nie rozumiem, ale to i tak nie zmienia faktu, że dosyć mocno nam to naprawiło szyki. Chociaż może i nie. Może jednak nie. No ale i tak jest git. Czy ja mam po co tam jeszcze iść? Szczerze powiedziawszy, raczej nie. Aczkolwiek zobaczę jeszcze, co zostawiliśmy w tamtej skrzynce. Może spróbujemy jeszcze ściągnąć jedną klątwę. Ale nie. Tu już wszystko wybraliśmy. Zresztą już tu nie mamy co zwiedzać nawet. Nie, jest jeden pokój jeszcze. No dobra, to spróbujemy. Może nie umrzemy. Może. Chociaż nie powiem, bo przeciwnik dosyć twardy. Ja pierdolę. Szok. Shiro, ty kurwa debilu. Tyle przedmiotów psu w dupę. Ty kurwa jebana roślinko. No nie wierzę. Nie, to się w pale nie mieści. Kurwa, na 3 hity nas wziął? To się w pale nie mieści. Cześć. Ty pewnie jesteś pan Will. Mam rację? Obserwatorzy wymiarów przysłali mnie do ciebie i z niesamowitą ofertą. Aby wyrazić swoje poparcie dla włączenia Rinoki do MTH, wyznaczyliśmy agenta, który otworzy tu stoisko. Będzie handlował przedmiotami z innych wymiarów, które z pewnością wzbogacą twój ekwipunek i pomogą zamknąć ten dziwaczny portal. Nie muszę chyba dodawać, że będzie oferował przedmioty, których nie znajdziesz nigdzie indziej.
przydatne, prawda? Ceną jest jedynie 300 tysięcy. Tak, ale nie mamy. Przykro mi, ale chyba masz zbyt mało funduszy. Daj proszę znać, gdy zwiększy się twoja siła nabywcza. I będziemy mogli wznowić robienie interesów. Spoko, luz tego. Kurwa, no nie mogę sobie darować, jaki jestem, kurwa, debil. O, tyle przedmiotów psu w dupę poszło. Odporne szkło wymiarowe. Kurwa, miałbym tyle kasy. 15 800. Nie wierzę. 19 800. Jezu, ile to by było kasy. Przecież ja bym teraz srał gotówką. Pradawny wolumin. Pradawny wolumin kosztuje 19 800 tak samo. Jezu, tyle pieniędzy poszło psu w tyłek. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę w swoją głupotę, którą przypadkowo, co prawda, bo przypadkowo, ale zrobiłem. Czemu ja się nie cofnąłem? Czemu? Czemu jestem taką pazerną świnią? Gdzieś ja nawet więcej bym tam już nie włożył, no. Wiesz, więcej już bym, kurde, nie włożył tych przedmiotów tam. Teraz zajmują mnie inne sprawy, wróć za 6 dni. Po co mnie w dupę? Tam sobie kasę zdobędę. Daj mi potkę. Ojej, no nie mogę sobie darować, naprawdę, nie mogę. Nie mogę po prostu tak głupio umrzeć. To jest po prostu, to się w pale nie mieści, to się w pale nie mieści. 550 punktów to jest 2000 więcej tylko? To jest bez sensu. To jest bez sensu, to już wolę sobie 5 kupić. No i dobra, wydałem trochę, ale no jednak mam lepsze potki. Trochę nie fair. Idziemy jeszcze raz, no. Tym razem od czwartego piętra już. Kurwa, nie mogę. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Po prostu głupota totalna. Czwarte, szóste i ósme, czyli jest pewnie 10 pięter. Jest pewnie 10 pięter. 10 pięter. Kurwa, no nie mogę. Jestem zły na siebie i będę teraz przeklinał. Przepraszam was za to. Albo po prostu nie wierzę w głupotę, swoją głupotę. Nie gry, to, nie, to nawet nie była wina gry. To była moja wina. To razy była moja wina. Po prostu zrobiłem coś bardzo głupiego i widać tego skutki. Dobra, płyty z włókna węglowego nam się przydadzą. To już sobie sprzedajemy. 4700. Tych śmieci nie potrzebujemy. To jest nam niepotrzebne w żaden sposób. Niepotrzebne, niepotrzebne. Ojej, no nie mogę sobie darować. Naprawdę nie... Od czym ty jesteś? Co tu się dzieje? Co tu się... Co? Co jest? Co... Nie wiem, co to było, ale zabiło nam praktycznie... Zabiło nam praktycznie całe HP. I jeszcze jakieś tutaj... Gówno zostało. Jadło. Oj, naprawdę, taka głupota, żeby tyle sprzętu stracić, po prostu, no nie wierzę. Au. I to przez tego gnoja. No ta, jeszcze mi dojeb, pewnie. No walnij sobie jeszcze raz. W sumie to mi jest niepotrzebne, ale wezmę. Od razu to sprzedam w cholerę. To są większe potki nawet, które teraz zyskaliśmy. No ale kurde, stracić tyle sprzętu. Możecie mnie obrażać teraz pod... w komentarzach, bo naprawdę to spieprzyłem. Spieprzyłem, przyznaję się, spieprzyłem. I się do tego przyznaję, co jest najlepsze. O, dobra, mamy to. Nie spadło nic. To już jest boss, naprawdę?
Szybko te bossy lecą tu. Szybko te bossy naprawdę lecą. W sumie to nie jest ciężkie do przejścia. Dobra, kolejna czytaneczka. Dziennik poszukiwacza 30. Nadeszły najtrudniejsze dni. Aha, to już czytaliśmy. To już my to czytaliśmy, naprawdę? A tak, przy bosie to było, dobra, nieważne. Dobra, czy masz coś dla nas? Nie ma żadnych projektów, nie ma żadnych broni. Portal jest już otwarty, spoko. Spoko, spoko, spoko. Idziemy oczywiście dalej, żeby nie było. Tylko tu jest już boss, kolejny boss. Co to robi? No, znów spada. Powiem wam osobiście, że jak na razie to chyba jest jeden z łatwiejszych. No, już Shiro powiedział. Powiedział. No i tak nie był taki trudny. Jeden z łatwiejszych bossów, osobiście. Osobiście jeden z łatwiejszych bossów. Dobra, artefakt zniknie po wyjściu z loku. No to świetnie, to taki useless item. Co to jest? Tarcza i miecz. Wygląda na to, że opisany w projekcie miecz został stworzony z kości. Możesz tam Szlamowy Alchemik wie, co z tym zrobić. Tylko szkoda, że my tego nawet... Ej, a właśnie. Szlamowy Alchemik. Przepisy. O, właśnie. Tylko co to da? Receptura 0. Hmm. 145, nie mamy też szlamu nawet, no właśnie. Czyli co, dzięki temu możemy sobie robić jakieś nowe receptury? Czyżby tak było? Czemu my jesteśmy... Ej, what the... What the fuck? Co tu się odwala? A, chodź tu gdzieś. No oczywiście, spadnij, Shiro. Dobra, nie żyje. Nie żyje. Uff. Ej, my tu byliśmy? The fuck? W ten sposób go trzeba robić. No, nie trafiłem. Tyk, mamy cię. Won gnoju. Ten gnój nas ostatnio zabił. Nie podaruję mu. Nie podarowałbym mu. W tej chwili już nie. Cóż to jest? Co on zostawił? Dodatki działka technologicznego. Czy my przypadkiem... Nie no, questa chyba nie mieliśmy na to. Questa chyba na to nie mieliśmy. Dobra, udało się go walnąć. To możemy śmiało wypieprzyć. Mam jakieś itemki, które się analizują? Nie. O, Shiro, 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 coś ty zrobił. Ty prawie umarłeś. Kurwa, to by było śmieszne.
Ale fakt faktem, naprawdę te moby już tutaj zadają takie DPS-y gigantyczne. No. Dobra. Pykło. Czyli co, idziemy teraz do bossa chyba, prawda? Co to jest w ogóle? Osełka. Osełka to jest guciowarty przedmiot, którego z chęcią się pozbędę. Zresztą tego też się pozbędę, bo to i tak nic nam nie da. Jeden gold, to proszę was. Tak, oczywiście. Weź Shiro, wszystko zostaw. Dobry pomysł. Świetny pomysł, Shiro. Dobra, czy ja coś mogę stąd sprzedać? Mogę. Co 440 jest nam niepotrzebne. Nie wiem, czy te kabelki też nie są jakieś dosyć tanie. Nie, 2800, to możemy zostawić. My możemy się tych enchantów stąd pozbyć. Też nie wiem po co nawet, skoro to wcale też nie jest wartościowe. To też nie jest wartościowe. No to mogłem się tego nie pozbywać. I to też sobie sprzedamy. Zawsze 15 do 15. Dobra, tylko tak, kochani, teraz boss. A nie, jeszcze nie boss. Dziennik poszukiwacza 63. Żaden z tuneli nie prowadzi do statku. Zupełnie jakby z jakiegoś powodu się ukrywali. Odkryłem wymiary, które nie były nam wcześniej znane. Tyle nowych miejsc pełnych doskonałej broni. Ile ich tam jest? Dobra, lecimy na tego bosika. Lecimy na tego bosika. O nie. To ścierwo. Nie lubię tego ścierwa. Naprawdę to ścierwo jest, no, ścierwem. Totalnym ścierwem. Jeszcze tego nie mogę wziąć. Jadło. Jadło. Chcę zobaczyć, co to jest za łezka. Co to jest? Mały widmowy płomień. 3700. Nie na sprzedaż. No to tego nie chcę. Bo mi z tym. Bo mi z tym, ja tego nie chcę. Nie mamy żadnego w sumie. Dobra, to było chyba najtańsze. Czy ty możesz się uspokoić? Możesz. Tu już musi być boss, ale jeszcze się pójdźmy szybko wyleczyć, o ile w ogóle tam jeszcze coś zostało z tego leczenia. Bo już widzę, że zbliża się koniec odcinka. Kurczę, ja bym chciał tego bossa jeszcze dzisiaj pokonać. Chciałbym tego bossa jeszcze dzisiaj pokonać i... i zapisać grę. O! Kolejny teleporcik. Masz więcej fragmentów szlamu? Mam. 12 040 szlamu. To mało nie jest. Mało to nie jest. To jest kolejny poziom, prawda? Prawda. Szósty. Bo na tym poziomie właśnie teraz będą... kurw. Oj, nie wiem, czy to jest sens. Nie wiem, czy to jest sens, powiem wam szczerze, osobiście. Nie wiem, czy to jest sens, bo jak widzicie, te moby naprawdę mają tutaj mnóstwo, ale to mnóstwo HP. Mnóstwo. Ktoś tu na nie poluj. Dobra. 30 minut już odcinka jest. Światło kolejne, dobra.
Nie są duże, nie są duże te pokoje, no ale strach. Strach, że zrobię znów głupotę taką jak wcześniej, a mam naprawdę znów sporo sprzętu. Naprawdę mam sporo sprzętu. Boję się trochę. Boję się trochę, naprawdę, bo wiem, że to jest chwila nieuwagi. Chwila nieuwagi. Albo nowy mob. To by nas... To by już nas mogło zabić. To by nas już mogło zabić. I to mnie właśnie przeraża. O, albo ten kurwa świetlik pseudo. No nie oszukujmy się, to jest... Przerąbane, no. Jeszcze niebieski slime, naprawdę. Jeden cholerny slime. Weź. No kurwa, weź się. Typie. Nie, bez sensu. Nie ryzykuję. 200 HP. Nie wiem, jak tego moba rozwalić. Naprawdę, nie wiem. Za dużo sprzętu. Nie chciałem ryzykować, żeby było tak samo jak poprzednio, bo no, to jest tylko marnowanie mojego czasu i waszego czasu i w ogóle. Ciężkie, 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 ciężkie. Naprawdę jest bardzo ciężkie. Te poziomy są po prostu koszmarne. Potrzebujemy więcej obrażeń, ewidentnie. Bez tego nic nie zrobimy. To jest najlepsze, nie mamy jeszcze nadal itemków na kolejne. Nie mamy tego poncza zasranego, no. No nic, myślę, że musimy troszeczkę przefarmić sobie jeszcze na niższych poziomach, żeby jakoś to ogarnąć. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gra dla was, Shiro. A my widzimy się już w następnych odcinkach z Moonlightera. Trzymajcie się. Hej, hej!